Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Projekt Denko. W tym odcinku przygotowałam dla Was produkty typowe pielęgnacyjne, które zużyłam na przełomie ostatnich miesięcy, więc dla tych z Was, które są ciekawe takiej mojej recenzji, opinii na temat produktów, które akurat zużyłam, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Produkty te podzieliłam sobie i wybrałam tak, żeby omówić po części każdy z aspektów pielęgnacji i tak może też zacznę od twarzy. I tutaj na pierwszy strzał pójdą produkty do oczyszczania twarzy oraz do zmywania makijażu. Z góry chciałabym Wam powiedzieć, że w tym odcinku, kiedy będę recenzowała te produkty, ja nie będę kategorycznie Wam czegoś odradzała lub kategorycznie Was do czegoś zachęcała, ponieważ tutaj te opinie są subiektywne, są moimi odczuciami i niekoniecznie sprawdziłyby się u innych osób. Mam nadzieję, że wszystko sobie wyjaśniliśmy, dlatego teraz przejdę już do konkretów. Na pierwszy strzał idzie produkt z Mary Kay, który dostałam od tej firmy do testowania. Jest to żel, który ma na celu również mieć formułę nawilżającą. Jest przeznaczony dla cery normalnej strony suchej. Ja niestety z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo tego, że ten żel nie wyrządził mi żadnej krzywdy, to również nie wyrządził mi niczego korzystnego i ja nie zauważyłam jakichś spektakularnych zmian na mojej cerze. Więc ja w swoim doświadczeniu i w swoich odczuciach nie sięgnęłam po niego nigdy więcej. Zwłaszcza, że też wiem, iż produkty z firmy Mary Kay nie należą do najtańszych, nie skradł mojego serca i zdecydowanie na pewno nigdy więcej do niego nie wrócę. Kolejny produkt do oczyszczania twarzy, myślę, że nie będzie dla nikogo tutaj zaskoczeniem, ale jest czymś, co naprawdę u mnie się sprawdza kapitalnie, jest to któreś moje już z rzędu opakowanie. Jest to naturalny oliwkowy płyn micelarny, który ma na celu oczyszczać twarz oraz dawać nam możliwość demakijażu oczu. Muszę powiedzieć tak, nie jest on zjawiskowym produktem o tyle, o ile patrzylibyśmy na jego konsystencję, dlatego że nie wygląda i nie zapowiada się na coś, co mogłoby w jakiś odczuwalny sposób właśnie oczyszczać naszą cerę, czy w jakiś rewelacyjny sposób, nie wiem, zmywać nam makijaż, ale w istocie jest tak, że jest to jeden z nielicznych płynów micelarnych, podkreślę, nie płynów dwufazowych, który naprawdę zmywa makijaż tak, że po drugim razie, kiedy nakładamy go odrobinkę na wacik i chcemy przejechać jeszcze raz tą cerę, żeby sprawdzić, czy wszystko wyczyściliśmy, to po prostu na tym waciku nie zostaje nic. I to jest dla mnie miarodajność tego, czy dany produkt jest fajny i godny polecenia. I tak jak mówię, ja ogólnie używam już to z któreś moje opakowanie z rzędu. Muszę przyznać, że jestem bardzo z tego zadowolona. Oprócz tego jest bardzo delikatny, w ogóle cera po nim nie piecze, okolica oczu również nie piecze. Daje bardzo fajne uczucie takiego odświeżenia i też zauważyłam, że chyba dzięki temu, że jest oliwkowy, to on tak jakby, nie wiem, ja to tak odbieram, że tak jakby ta cera jest też troszeczkę nawilżona, że nie jest taka tylko i wyłącznie oczyszczona, zmyta i po prostu zdemakijażowana, tylko jest taka w moim odczuciu też nawilżona i jakby on troszeczkę daje też pielęgnacji takiej, tak mi się wydaje, ja tak to odbieram. Bardzo ważne jest też to, że produkt ten ma funkcję tonizowania oraz też ma funkcję zmiękczania skóry i zapobiegania wysuszeniom. Czyli dla tych z Was, które mają cerę suchą, zdecydowanie ten produkt może znaleźć swoje zwolenniczki, dlatego ja Was zachęcam do przetestowania tego produktu. One są dostępne również w Lidlach, więc można je zakupić przy okazji takich zwykłych zakupów do domu. Niekoniecznie trzeba się udawać gdzieś do drogerii, więc polecam przetestować, zobaczyć. Cena jest bardzo niska, nie wiem dokładnie jaka, ale myślę, że do 10 zł maksymalnie. A naprawdę wydajność tego produktu oraz to, co on fajnego robi z naszą cerą, jest naprawdę godne polecenia. Kolejny produkt również jest płynem micelarnym i jest to płyn micelarny z Sorai do oczu, które są wrażliwe oraz do cery, która jest wrażliwa. On ma 400 ml i ja go, jak widzicie, całkowicie zużyłam. I powiem Wam w ten sposób. On ogólnie nie zmywał tak fajnie demakijażu, nie robił tak fajnie demakijażu, jak ten zielony właśnie płyn micelarny z Ziai, ponieważ trzeba było wielokrotnie użyć kilku wacików, aby do końca doczyścić tą cerę. Natomiast na pewno, jeżeli mówię, ktoś nie ma jakichś wielkich oczekiwań do związanych właśnie z takimi produktami do demakijażu, to myślę, że to po prostu będzie płyn jak płyn na tej zasadzie, powiecie. I nie zrobi Wam to ani różnicy na plus, ani na minus. Także mówię, to ja zużyłam, ale mam takie do tego odczucia na zasadzie ni ziębi, ni grzeje. Jakbym musiała, to bym użyła, jakbym nie miała, to na pewno bym nie kupiła celowo. Także tak to u mnie wygląda. Kolejnym produktem do cery, do twarzy, bo jesteśmy przy twarzy, jest krem nawilżający z Eve Austin Sensitia. Oczywiście stracił mi się koreczek od tego kremu. Ja swego czasu okrzyknęłam go na Instagramie idealnym kremem pod makijaż,
Ale z czasem zmieniło się to i powiem Wam szczerze, że też nie wiem, czy wrócę do tego kremu. Ten krem bardzo przypadł do gustu mojemu mężowi, jako krem taki zwykły, nawilżający, wiecie, no mężczyźni nie mają jakichś nie wiadomo jakich wymagań, zwłaszcza, że też nie używają później makijażu. Ale mi po paru podejściach, po paru razach z tym kremem, niestety, ale makijaż zaczął się ważyć i to nie było nic fajnego. Na początku było super, na początku było, bardzo się zaprzyjaźniliśmy, ale później się ta przyjaźń zaczęła sypać, aż w końcu uległa całkowitej katastrofie. Dlatego też, no, wiem, że ma on pozytywne opinie, wiem, że można go kupić bardzo często za fajną cenę, wiem, że jest osób wiele, które są z tego mega zadowolonych, którym się on sprawdza kapitalnie. W moim przypadku też tak było, ale tylko na początku. Dlatego też również świadomie i celowo myślę, że nie wrócę po prostu do tego produktu, bo no, nie spełnia on tych funkcji, których ja oczekuję, czyli nie wpływa pozytywnie na mój makijaż w ciągu dnia. Po prostu, to jest dla mnie bardzo ważne. I jak już jesteśmy przy twarzy, to przejdziemy do ust. I muszę Wam powiedzieć o masełku do ust z firmy Tisane. Jest to balsam do ust w postaci takiego masełka w słoiczku. Ja zużyłam to masełko do samego końca. Ono pachnie bardzo ładnie, daje ogromne nawilżenie, naprawdę, więc jeżeli macie problem ze spierzchniętymi ustami, z ustami, które mają tendencję do przesuszania się na przykład po matowych pomadkach, które w ogóle szybko ulegają przesuszeniu na przykład w wyniku jakiegoś wiatru, jeżeli gdzieś wychodzicie, to myślę, że to masełko Wam się sprawdzi świetnie i ono się sprawdza tak naprawdę super przez cały rok, ale szczególnie z naciskiem na noc, tak, żeby po prostu wypielęgnować sobie grubszą warstwą, nałożyć ten balsam na noc, ale również wtedy, kiedy właśnie potrzebują jakiejś szczególnej opieki i są bardziej te usta wymagające, to wtedy właśnie też sięgamy sobie chętnie w domu właśnie po ten balsam, także serdecznie polecam, on jest dostępny również w aptekach. I kolejne produkty będą produktami do ciała. I zacznę może od dwóch peelingów. Pierwszy peeling będzie peelingiem z firmy Vedara, Golden Sweet Peeling. I ja go swego czasu dostałam chyba jeszcze w Shiny Boxie albo w Big Lossie, już nie pamiętam. A w każdym razie naprawdę świetnie się sprawdzał, bardzo ładnie pachniał, bardzo luksusowo. Miał świetną konsystencję, ponieważ on też w sobie ma oleje, między innymi olej arganowy. I powiem Wam szczerze, że dzięki temu ta skóra dość, że była wypeelingowana, to była taka gładka, ale jeszcze od razu też była nawilżona. Ja byłam zachwycona tym peelingiem, uwielbiałam go używać, dlatego też zużyłam go z prędkością światła. Także jeżeli będę miała możliwość kiedyś go zakupić, to sięgnę po niego. Natomiast jak wiecie, ja też lubię testować różne rzeczy, dlatego też często, nawet jeżeli coś mi się sprawdza, to wracam do tego dopiero po jakimś czasie, żeby móc też w międzyczasie przetestować inne rzeczy, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Kolejny peeling jest peelingiem z gatunku takich, które z kolei nie zrobiły na mnie większego wrażenia. Jest to Essence Flavored by Perfecta. Jest to wygładzający peeling myjący do ciała o smaku lub zapachu marakui. Ma on 200 gram i ma ogólnie 0% parabenów, nie zawiera w sobie parabenów. Zapach marakui, szczerze powiedziawszy, w kosmetykach jakoś średnio mnie urządza. I ten również nie wywarł pod względem zapachowym, takim kojącym, zmysłowym na mnie żadnego wrażenia większego. Natomiast no jakby jest takim peelingiem pod kątem peelingu cukrowego. Ja też za bardzo chyba nie przepadam za takimi peelingami, bo ja mam wrażenie, że nie wiem, może to jest tylko takie moje, wiecie, w głowie wkręcenie, ale ja mam takie wrażenie, że to ciało jakby tak później się trochę lepi. I to nie dlatego, że cukrowy czy coś, tylko po prostu jakoś, nie wiem, ciężko powiedzieć. W każdym razie po prostu nie wywarł na mnie ogromnego wrażenia, nie skradł mojego serca, ani nie zrobił z moim ciałem nic takiego radykalnego i odczuwalnego, jak chociażby peeling, o którym wspomniałam przed chwilą. Także mówię, gdybym musiała, to bym wykorzystała i na pewno zużyła, natomiast jeżeli miałabym zdecydować, czy do niego wrócę, to myślę, że raczej bym po niego nie chciała już sięgnąć. I ostatnie dwa produkty są to balsamy do ciała. Pierwszy z tych balsamów to również jest balsam, który jakoś szczególnie nie wywarł na mnie wrażenia. Jest to balsam 4 pory roku, rozświetlający efekt złocistego blasku. Ja się nastawiałam tak, że ten balsam będzie czymś na kształt może nie takiego typowego produktu z drobinkami, gdzie będziemy mieli taki chamski brokat na ciele, ale spodziewałam się, że to będzie coś na kształt produktu, o którym za chwileczkę Wam powiem, czyli że będzie to miało coś w sobie takiego jak na przykład samoopalacze, że będzie dostawiało delikatną, taką złocistą, właśnie zdrową poświatę opalenizny. I pomimo tego, że może tutaj tak wprost nie jest to opisane, to jednak jest, producent nam obiecuje, że ten balsam ma w sobie odbijające światło drobinki, które nadają skórze złocisty blask i promienny wygląd. Balsam doskonale podkreśla naturalną opaleniznę. I powiem szczerze, używałam go wtedy, kiedy właśnie moje ciało było takie bardziej, nieco bardziej muśnięte słońcem niż teraz.
i nie zauważyłam w ogóle totalnie niczego. Produkt ten ma zapach taki typowo perfektowy, jeżeli chodzi o balsamy. Nie wiem, czy miałyście styczność albo czy zapamiętałyście sobie ten zapach. Dla mnie to jest typowy zapach produktów z Perfekty, taki charakterystyczny. Nie umiem tego opisać, jaki to jest zapach, ale właśnie tak pachną produkty z Perfekty, tak samo jak Vibo ma taki charakterystyczny zapach. Użyłam go, ale z takim wielkim tak naprawdę zmuszaniem się, bo ni to nie nawilżało mojego ciała, ni nie dawał żadnego efektu rozświetlenia. No po prostu nie skradł mojego serca i tyle. Pomimo tego, że jest produktem tanim, a ma dość sporą gramaturę, ponieważ ma 250 ml, to jakoś, mówię, szczególnie nie skradł mojego serca, nie przypadł mi do gustu. I myślę, że raczej bym z własnej nieprzymuszonej woli do niego nie powróciła. I ostatni produkt, który myślę, że będzie głównym bohaterem tego odcinka, ponieważ jest to coś, co ja będę używać chyba do końca swoich dni, ponieważ efekt, jaki to daje, jest efektem totalnego wow. I tutaj myślę, że to nie jest kwestia subiektywna, ponieważ myślę, że każdy, kto by go miał, to by miał dokładnie takie same odczucia. Więc jakby wziąć taką grupę, wiecie, populację, która miałaby się wyrazić na ten temat po użyciu tego produktu, co o nim myśli, to myślę, że wszyscy by powiedzieli: wow, co to jest? I w ogóle, nie? Coś w tym stylu. Bo po prostu on jest taki rewelacyjny. I mowa tutaj o produkcie, który w ogóle, tak swoją drogą, mam do tego wielki sentyment, ponieważ w swoim pierwszym filmiku na tym kanale był on w ulubieńcach. I to jest produkt z Bielendy, CC Cream Body Perfector. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, co to takiego jest, tak pokrótce mówiąc, jest to po prostu produkt, który jest korektorem dla naszego ciała, do całego ciała. Ciekawe jest to, że on naprawdę daje bardzo ładny efekt opalenizny, przy czym oczywiście jak się wykąpiemy, to ten efekt zejdzie, ale jak na przykład ja tak używam go i to Wam mogę też jakby sprzedać ten pomysł, bo z góry chciałabym uprzedzić, że to nie jest żadnego rodzaju samoopalacz, żadnego rodzaju produkt, który na trwałe ma nam coś zmienić w naszym ciele. Jest to zdecydowanie maskownica, ja to tak nazywam, ponieważ ma to funkcję korektora i tak samo jak na twarz sobie nałożymy korektor i się nie spodziewamy, że na drugi dzień coś nam zniknie, po prostu wiemy, że będzie to przykryte w tym danym momencie, kiedy go używamy. I tak samo jest z tym produktem. Jeżeli macie jakieś naczynka powękane, na przykład na udach, na nogach, a macie, teraz się zbliża lato, więc po prostu idealnie, macie jakieś wyjście, macie skórę taką, która nie jest ni to opalona, ni to blada, a chciałybyście po prostu troszeczkę zamaskować te swoje defekty, a podkreślić swoje atuty i też mieć taki zdrowy kolor ciała, no to właśnie ten balsam do ciała jest po prostu idealny i musicie go mieć, musicie go wytestować i musicie sięgnąć po prostu po Bielendę. Dlatego, że Bielenda tutaj akurat wyszła naprzeciw naprawdę osobom, które nie chcą samoopalaczy, nie chcą się opalać, nie chcą chodzić na solarium, nie chcą w ogóle mieć żadnych trwałych zmian w swoim ciele, a chcą po prostu w danym momencie poczuć się lepiej same z sobą, po prostu sprawić, aby ich ciało wyglądało na zdrowe i troszeczkę zakamuflować pewne niedoskonałości. Więc tutaj naprawdę serdecznie Wam polecam ten oto balsam. On ogólnie ma 150 ml i można go spotkać naprawdę w, myślę, każdej drogerii, ale ja go najczęściej widywałam w naturze za cenę 19,99, więc myślę, że jak za to, jaką ulgę i komfort i efekt wow on niesie, to myślę, że naprawdę warto. I to by było na tyle mojego projektu Denko. Jak widzicie, mój koszyk magiczny, w którym zawsze chowam wszystkie produkty, które sobie przygotowuję na odcinki tego typu, jest pusty. Więc to by było na tyle mojego projektu Denko. Mam nadzieję, że moje takie zrecenzowanie produktów, o których wspomniałam, okaże się dla Was przydatne i że dzięki temu nie wyrzucicie kasy w błoto, bo dzięki takim właśnie osobom jak ja i wielu innym youtuberom, którzy nagrywają projekt Denko, możemy naprawdę zrewidować troszeczkę swoje potrzeby zakupowe, kierując się po części być może opinią innych, która niejednokrotnie może się okazać przydatna. Więc mam nadzieję, że i również Wam okaże się moja opinia na temat tych produktów przydatna i użyteczna. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, mnóstwa pozytywnej energii, aby Was nigdy nie opuszczała, abyście nigdy nie miały spadku mocy i abyście zawsze mogły zarażać pozytywną energią innych. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa!